No teraz jesteście ze mną w centrum Sheffield znowu, ale teraz pokazuję wam katedrę w Sheffield. Więc tak to wygląda. Tu widzimy teraz inną flagę. Dla niewtajemniczonych to jest prawdziwa flaga Anglii. Taki czerwony krzyż na białym tle. Natomiast ta druga to jest Wielkiej Brytanii. Czyli tak wygląda ten plac. Gdzie tu przystanki autobusowe. Tak, tutaj jest ta katedra. Naprawdę jest piękna. Nie wiem ile ona ma lat, ale wygląda imponująco. Widzimy, jakaś taka dobudówka jest. Tutaj można sobie usiąść. Tam ludzie siedzą. Tu kolejny stary jakiś budyneczek. A tutaj tramwaje. Tak wyglądają tramwaje w Sheffield. Więc naprawdę bardzo fajny budynek. Tramwaje nowiutkie. Widzicie? Anglia to bogate państwo, więc nie ma tutaj problemów z jakimiś takimi nowinkami technicznymi. Mamy tutaj ulica, tutaj ta katedra. Nie wiem, czy to jest katedra anglikańskiego kościoła czy katolickiego, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o Anglię, to dominuje również anglikanizm. Tu jest logo banku, bank. No tutaj oczywiście centrum. Więc widzicie, naprawdę duże miasto. O, tak wyglądają ambulanse. Zwróćcie uwagę. Tu jest akurat doktor pojechał na jakieś wyzwanie, bo ambulansy jeszcze to nie jest prawdziwy ambulans, tylko taki pierwsza pomoc, jak to się mówi. Przyznam, że w Sheffield dawno nie byłem, ale nie zmieniło się to miasto aż tak bardzo. HMV, widzicie sklepy, McDonaldy. Tutaj charakterystyczny kolor zielony autobusów. To jest jeden przewoźnik, a drugi to jest First, takie różowe. Nazwa przewoźnika, czyli First albo inna. Oczywiście Santander kojarzycie z Polski, Starbucks, kawiarenki. Widzicie? Jeszcze wam trochę pokażę, żebyście widzieli orientacyjnie, jak to wygląda wszystko w Anglii. Starbucks. Nie jestem pewien, czy Starbucks jest w Polsce. Ale no i oczywiście tu sklepy Sex, to są sklepy z grami komputerowymi i tak dalej. Więc tak to wygląda. Więc teraz widzicie budynki, banki, no i tramwaj oczywiście, jeszcze wam nagram. Tak wygląda Sheffield.